Witam Państwa, Sergiusz Dymidzianko, Stara Szkoła Zdrowia. Gdy opowiadam ludziom, że masaż jest najlepszą rzeczą na najróżniejsze dolegliwości, i to jest najprostsza, najbardziej naturalna rzecz, sposób, za pomocą którego możemy polepszyć samopoczucie innych osób, tych osób, którzy dla nas bardzo cenne, bardzo drogie, nasze kochane osoby, gdy proponuję ludziom próbować masaż, często słyszę odpowiedź: ale jak? Nie potrafię. Przecież kolega mojej pracy skarży się na ból głowy, ale nie będę go tam rozbierał. Że koleżanka cały czas mówi, że gdzieś się tam ciągnie między łopatkami, ale przecież to jest biuro, to nie jest taniec na róże, ona nie będzie się rozbierała. Problem. Jak masować osobę ubraną? Jak masować przez ubranie? No to służę z pomocą. Masaż kostoprawa polega na masażu całą dłonią, nie palcami, bo gdy próbujemy to coś zrobić palcami i poznokcie nasze haczą o ubranie i ubranie martwi się i czepia się za palce, także palce sobie można wykręcić. Ale gdy masujemy całą dłonią, koncentrując się tutaj na dolnej części, to wtedy pracować jest o wiele wygodniej. Trzeba posadzić człowieka i jego czoło uprzeć nam w klatkę piersiową albo w brzuch, tak jak wygodniej. Przy takiej pozycji człowiek upiera się czołem i ma powietrze do oddychania. My w swoją kolej możemy sięgnąć bardzo daleko, do łopatek, a nawet trochę dalej. I nam jest wygodniej, bo człowiek siedzi wygodniej, człowiek może się rozluźnić. Może rozluźnić barki, może rozluźnić plecy, może rozluźnić szyję. W takiej właśnie pozycji pracować jest najwygodniej. I dłonią, podstawą dłoni, stąd zaczynając od samego, od samej podstawy czaszki, zaczynamy po prostu trzeć. Trzemy spokojnie, nieśpiesznie, trzemy tam, gdzie ciągniemy, tam, gdzie możemy dociągnąć się. Nie śpieszymy się. Jeśli człowiek jest ubrany jakąś z kołnierzem, kołnierz podnosimy i po prostu trzymamy ten kołnierz, tak samo zresztą jak włosy. Gdy włosy są długie, tak samo podbieramy je, trzymamy. I wtedy, gdy drugą ręką masujemy, nacieramy, nam ubranie nie przeszkadza, bo gdy przytrzymujemy te ubrania, ono jest gładkie, równe i już nie zbiera się zmarszczki. I właśnie tak możemy spokojnie człowieka potrzeć. Potrzeć go z 10, 15, 20 minut. Bo trzeba zdawać sobie sprawę, gdy masujemy przez ubranie, skuteczność naszego masażu oczywiście jest gorsza niż przy masowaniu bezpośrednio skóry człowieka rozebranego. I dlatego rekompensujemy brak, a raczej słabość tego masażu długością tego masażu. 15-20 minut to jest norma. Ruchy, jak już mówię, ruchy bardzo proste, nie jakieś nieskomplikowane, tylko koncentrujemy się właśnie na dłoni. Wszędzie, gdzie możemy dociągnąć się, jedyne co, gdy masujemy sam bark, trzeba pamiętać, że masujemy jego centrum, jakby trzymalibyśmy jabłko. Właśnie tak jabłko bark trzymamy w dłoni i takimi ruchami okrężnymi nacieramy sam staw barkowy, schodzimy na dół, podnosimy się z powrotem do szyi, schodzimy na dół, do szyi. Wszędzie nasze ruchy muszą być wygodne. Nam musi być wygodnie, bo gdy nam jest wygodnie, możemy pracować bardzo długo, nie męcząc się. Jeśli chcemy dalej dociągnąć się, to trochę wyżej opieramy głowę o naszą pierś i wtedy możemy aż do pasu dostać się. Dalej przykładamy na drugą pierś i znów dociągamy się aż do pasu, czyli możemy tak naprawdę całe plecy natrzeć. Nacieranie, tylko nacieranie. Siłę oddziaływania tego masażu kontrolujemy siłą naciskania naszej dłoni na ciało. Na początku ten ruch jest łagodny. Po prostu łagodnie przemieszczamy dłoń po ubraniu. Powoli zaczynamy trochę mocniej naciskać i masaż jest wtedy bardziej odczuwalny. Nawet takie spokojne i łagodne ruchy, które wykonujemy 15-20 minut, nawet takich ruchów starczy, żeby te właśnie mięśnie człowieka się rozluźniły. Nawet przez ubranie się rozluźniły i wtedy człowiek poczuje wyraźną ulgę. Może on nie pozbawi się całkiem tej dolegliwości, ale on poczuje wyraźną ulgę, na tyle wyraźną, żeby zechcieć jeszcze raz do nas zwrócić się za pomocą.
А ми одразу мусимо вилічити, що так їх забігло, щоб виконати кілька штук, поджом, 3-5 рази. І буде великий Сергій Демидянко. До побачення.